Witam widzów. Nazikiem zagramy. Dostał takie zmiany, to są moim zdaniem takie placebo zmiany. Mam 5 obrażeń bazowych chyba na kół? To nie to, chyba dobrze kojarzę. I cooldown na RC. Straszne jakieś placebo zmiany ten Rise dostał. Ja nie wiem, to jest taka ikona trochę League Legend, ten Rise. Wiadomo, że fucker gra, ale no jakoś nie jest, nigdy nie byłem fanem tego smurfa. Nie mój champion kompletnie. Ale fakt, da się na nim fajne rzeczy robić. No i jak na magów ma jeden z lepszych DPS-ów potem w late game'ie pewnie. Tylko że ręcz ma taki sobie i tak musi mordą tankować, ale w sumie ten build chyba dalej się gra Roa Archangel. To jest za dobre dosłownie. Oba itemy dają manę, HP, przeżywalność. W sumie to jest fajne, że ten haste jest teraz, ability haste. Tej precyzji, więc to drzewko jest dobre. Muszę tu Haze Rusha grać, nawet się nie zastanawiałem jak widzę ich piki. W ogóle to jest Viego na midzie, myślałem, że jakaś Morgana czy coś. No next patch czekamy, za tydzień będą już fajne zmiany, bo to będzie ten big patch taki warcowy. Patrzcie jak miniony się da blokować. To bije? To mało bije. Fajnie było z tego dobijać, żeby atakować sobie. No mogę grać offense na nim, tylko on ma flita? Nie, nie ma flita przynajmniej, ale ma do was shielda. I trafiłem w miniona i przez to minus jednego miniona. Trafiłem w jego, to nigdy nie jest dobre. Te rzucam tylko, żeby tego Manoflobanda spizgać, ja mam ability Gathering Storm, mam dobra, tyle dobrze. No widzę, że daje mi pushować, ja mam drugi poziom, mogę napierdzielać te miniony. No, pizganie w takim meczu jest zawsze ok, ale że pamiętać, żeby minionów nie tracić, nie? Znaczy mogę do lasu dać tego warda. Ale lepiej dać tu warda niż dwa basiki w tego biegu i tak nie żartuję. Teraz się mogę dolnej strony trzymać. Trzeba na minimapę patrzeć. No nie, on ten Viego, ja go zaskaluje, tylko mam łezkę w sumie, greedy start, ale mi się wydaje, że to jest dobry start. Ja nie wiem co go zabiję, nie wiem gdzie on HP stracił całe. Jak to przyjdzie Rengar... Blokowało się to, no chcę to spuszczać na Hama. Już many nie mam, więc to nie jest dobre co ja teraz robię. O, ma Ignite jeszcze. No tak bym tu tepnął i walone jajce wrócił z full maną już. Taki teraz z tyłka jest ten tepek, ale no mi się podoba. W sumie nic nie kupię, dosłownie nic. Ale jeśli on będzie chciał zasetować, to fryzuje. Zabijam go tutaj. Ignite'em może. Zawać to czy puszować? No, manę teoretycznie. Z kazikiem do dżungli mógł też zejść. Ale jak ja mam manę, to tym razem mogę puszować, to jest fajne. Taki free matchup trochę mam. Widzę, że on pinguje pomocy. Ledwo co. Nie wiem jak on to wygrał w sumie, ale ładnie dla niego, brawo. Ale już nie idź do tej dżungli, bo nie ma mida. To mnie tak kupuje, że ja nic nie kupuję, to mi się podoba. Takie baki mam zajebiste. No nie wiem co ja robię. Bo ma na kryształ przyszedł, no ale tak to nie miałem nic do roboty. A powinien zdążyć chyba tego wave'a. Takie resety za nic, on w sumie nie traci tyle CS-ów. No dobra, ten Weiss ma powalone skalowanie, co się cieszę. Ajdź. Ten też umrze, no. Nie ma mida. A nie wiem czy to puszować i przy bocie ktoś jest, tutaj mgiełka już. Nie odbija, go nie widzę, nie? Należy na Mana Flowbandzie mi zależy. No, trzeba mieć dobry balans pomiędzy dobijańskiem w niego. Kiełka. Nie wiem, czy to Merkel powinien brać. Ale no, na linię, myślę, że będzie jakoś mocniej grać, ale chyba nie ma. Nie, no mógłby, ale niech nie próbował nawet. Jest Wardzik. No i nikt tego nie dobija. Ja mu nie chciałem grać, ale mi nie chciał. Dawaj na bota w sumie, zerko moim? Dawaj, dawaj, lecimy. Na prawo się usta. Mogę straszować w sumie, ale dużo ulungów tu jest, ojej, oj. Pewnie tu do przodu leci za tym Smolderem, ma się nie bawić. Jezus Maria, ale kupsko wyszło. O, to nie odpaliłem. Nie trafiłem, ale dobra, masz go, Smolderku, co? Ale nic nie robiłem w tej fazie, no mam 0 AP, ja się nie dziwię, no mam same... Nie, zawahałem się, czy pomóc tym Viego, czy iść do przodu, trzeba było iść do przodu, to był gigabłąd ogólnie. Nie róbcie tak w domu. Straszne gówno się w tej grze zrobiło. A na midzie co się dzieje? Nie wiem, tak to wygląda, jakby w moją stronę miało iść, ale... No, tu Viego dostał reset. Kurde, mogę do przodu iść na pewno. Nie wiedziałem, czy Caitlyn ma barierę, ale no, chyba nie powinna mieć. Dlatego nie, tak się zawahałem, ale w Rengara mogłem wlecieć na pewno. A też wiedziałem, że Smolder w niego streszował i tak, nie wiem, dziwne rzeczy się podziały. Ale taka fajna wymiana jest. No w takich walkach na pewno więcej robi ten Viego ode mnie. Ach, uratowany, jest, już tam chciał wpisać, że nie dobita katapultka, to uratowany. A nie, jakbym mu kliknąć, to bym w niego zadałbym mu obrażenie, ale tak nie da się kliknąć tego chłopa. Ja nie mam teraz smite'a, nie mam flesza, nie mam erki, więc tu Rengar przychodzi na erce, ja umieram, nie mogę grać ofensywnie. Ech, smoka zaczyna. To nie sięgnęło kwiatka. Napinałem mnie tyłek? Nie, nie napinam. Góra jest zawsze spoko. Mam taki team, że tu chyba robię tego po prostu, Frozen Hearta trzeciego, no wywalone mam ja, wszystko pod manę robię. Rise pod manę, był taki odcinek. Gdzie CRo'a? Z tego golda. O, on ma pilnik Sceptera, ma co on robi? Botrka pierwszego, swoją brońkę. Nie wiem, dziwne się trochę na Viego nam idzie grać. On dostał jakieś tam zmiany na tą linię, że jest lepsze, ale... Odbiła się, oczywiście odbija mu od mordy, dobrze wiedzieć. Nie mam dalej na item. Te levele są ważne, bo ten flux jest powalony od tego Ryza. Nie wiem, gdzie on całe HP stracił ten Viego, nie pytajcie mnie. Ja nic nie robię, po prostu klikam point on click spele dosłownie i tyle. O, to mam, jak go teraz zabiję, mam dostęp do tego tureta, to jest super dobrze. Ja nie powinien tego robić, nie zrobię tego playta w życiu, powinien cofnąć. No ten Viego na linii jak wyszedł, to się pamiętam, skapnęli ludzie. A to po prostu się leczył na tych minionach dużo, ale oni to tak szybko znerfili, pamiętam. Dobra, no Archangel, nie? Dzięki temu, że mam łaskę od pierwszego początku gry, to będę mieć Archangela, idealnie go złożę, no. To jest dobre też. Zazwyczaj łeska na drugi to jeszcze brakuje trochę. Żeby mu ulepszyć. Nie tak, że byłaby zła, ale ten shield akurat w Archangelu to jest cała moc tego itemu. Kaiser ma problemy. On gdzieś roamuje. Nie, mogę presję robić na turecie. To jest tam tyle many, że nic mnie nie ogranicza tak naprawdę. To jest twoja głupota, nie będę miał dobić miliona. Gana to może być? No to muszę w klatkę wyjść. A nic na mapie nie widzę, boję się trochę. Nie wiem, gdzie jest Rengoro. Avant Warda na wejściu, ale nie wiem czy... Nie, Kranger mnie skoczy i rzuci bolę. Dobra, cool, no Faker na krabie. I tak nas na nic do roboty, a idzie ten ulung. No nie wiem gdzie jest Ranger, jak to jest Ranger to nie mogę się bić. Ale jak on po to idzie, to ja mu poszuję mida i on straci więcej. A na topa dajwują. A kurde, muszę to szybciej zauważyć, ja tak już mam mało HP. No, na bocie zrobili place'a. Ja mógłbym chodzić, ale nie wiem czy jest sens ryzykować w ogóle, żeby gdzieś iść, jak mogę sobie tego mida puszować. Kazika blisko? Tak nie powinien stać, bo Ranger to może stać. Mam face rusha, mam swój pasyw, jakbym musiał uciec. Ze śmiechu może ten turet chyba. Mordo jest rampage. Świetnie się chyba nie bawi, fajnie wychodząc pomiędzy turety. Pani HP zostaje ten minion Ranger od dołu. Grała go. O, fajnie, że mi plejta trzyma chłop. Dzięki niemu mam plejta. Tak bym stracił, no dzięki. Nie wiem czy nie zrobić takiego ukrytego komba i patrzcie, kupić taki zakup zrobić. Ten armorek to dużo da. No jest jakiś smolder swidony. Co tam się dzieje na tym bocie? Chyba nic nie bije w te miniony. W ogóle nie pamiętam, nie kojarzę tych obrażeń. O męczony, ale nawet jakby tam też, no ja tam go nie uratuję, no to jest najgorsze, więc... Mordekaiser na pewno jest wkurzony, nie chce mu się grać, ale no... O, i się uśmieszy. Jak na coś mi tyle HP zostaje jeszcze. On nie znowu ma 0 HP. Nie, fajnie ma te obrażenia, wam powiem. Jak na takiego chłopa, co roła kupuje. Ja ci pomagam, puszując tego mida, no. Ma niby 3 kile ten Viego, więc... Te CS-y co traci, to nadrabia trochę tym goldem, ale nie aż jakoś tak super dużo. Chcesz te zrobić, czy nie? Ja się nudzę dosłownie w tej grze. Są te peka jakby co? Do Warda przydałby się, żeby widzieć czy nie idą na te ulungi. Ranger nie wybombi raczej, no wątpię. 1 na 1, nie wiem co miało zabić 1 na 1, może Olaf wkurzony. Uszedł tego wave'a idę, czy? Nie, ja się czuję, bo jakiś pro play grał, chyba Faker siedzi tam obok mnie zaraz. Jeszcze turę też, ten z jego do bazy poszedł. Godzinę go męczę, ale wymęczę go. To nie jest pierwszy turet, ale play to ostatni. Kurde, muszę flashować. Ale mam turę, więc git. Basic jeden skancelowałem sobie. Ja muszę cofać? Splashem ma letal na mnie? Może mieć ze mnie splashem letal. Sięgnęło. To dziwię się, że nie próbowało mnie zabić. Ach, Angelka trzeba zrobić. W 11 poziom, w 14 minucie i Rała się stakuje. No ten Ola będzie wkurzający, bo to jest straszna postać na mnie. Ja mam jakiegoś powalonego Smoldera, nie wiem co ten chłop robi. Wiesz, tak Smolder linię zaorał. Tam chyba Kazimierz pomógł. Mogę iść do tego Olafa, no ale to, no, nie ma TPK w sumie. Tofa. No zobaczymy, no i też mam silny ten team. Jak do tych 4 brudzerów się połączy, kurde mogę tam tepnąć. Tam liście dosłownie. Ale smoke jest. Teraz smoke powinien mieć do roboty. To tak, że zawsze wizję mają. Te dwójkę oddaliśmy Olafowi. Nie, ja tam powinien być, mi się wydaje. Archangelem się już nie będę, bo już będzie agresja, jak będzie Archangel, nie mam szczęścia. Nie wiem, czy tu chłopów nie ma. Wavik. Nie mam flasha, muszę uważać, ale... Dobra, muszę tu już te backline, to dobrze. Co? Jest cały Archangel, no to jest GG, przecież... Muszę zintować, żeby umrzeć. Bo 30 osób tankować ryjem. Zamknął go w tyłku, nie ma do czego tepnąć tutaj. No nie ma do czego tepnąć, no. Poszło gorzej jeszcze. A Erkę czy nie ma Erki? Bo tak nic nie wiem też. O Jezus Maria, trzeba było nie erkować, to miałem asystę z tego Rengara. Zapomniałem o tym krzaku jednym. Ale gówno. Wracamy do fajki. Pierdolka, nudna gra. Ale co, no obiecałem, że dogram tego Ryza, jak dostał buffy, no to... Może dojdzie do late game'u i będę one-shotować wszystkich. O nie, to patrzę na tego bota, to perma umierają na tego Smoldera. Dobra, las kradnę kotkowi. Nie ma do ukradnięcia nic. Nie wiem, Merki nie powinien tu puszować, ale walone jajce mam w sobie. Zonie teraz to mi zrobicie. Zonia Frozen Hair mam ochotę zrobić, tak nie żartuję. A to już mogę dostać flankę Olafa i się popłaczę. Co mi zrobię, jak zrobię Frozen Hair, to powiedzcie mi. To nie jest jakiś taki krzyżyk na drogę dosłownie, jak miałem taki AD Team Heavy? Jeszcze ma synergię w ogóle, bo daj CDR-a, daj mi manę do spelków. Ja dołu się trzymam, no idzie Olaf, ale co, Don Ghosta teraz odpali? To mnie goni cały czas. Wiedziałem, że tylko Olaf może mi zagrozić z góry, więc się trzymam dolnej strony, no to jest... Stawy Ligi Legend. A, Merski w sumie. Gana. No bo bym chciał ofensywnie, to bym Rabadona robił. Bym chciał defensywnie, to Frozen Heart. Ty nie umierasz zawsze? No nie gadaj. WW. Mógł ktoś zostać w sumie. Nie. Mógł ktoś zostać. No nie dogoniłem, chociaż go skonektuje ten no ale właśnie, nie, ale i takie trzy golemy idą się tulą i próbują iść do przodu, nie mogę z tego. Kurde, mogłem ja zostać w sumie, bo i wszyscy do tego portalku weszli. I gonienie u Lungu, i we mnie ciepie. Dawaj to Smolder, wkurzyłem się. Muszę dobić, bo ktoś napisze, że zmisowana katapultka. Ja już dążę do bazy zrecallować i wrócić. Fuck, nie trafiło te kół? Tak, wytajmowałem to. No nie, no nic się nie robi, gra się sama wygrywa. Ale no nie wiem co mam powiedzieć o tej gry. Tak jest nudny ten raid, że szkoda gadać. No może jak dojdzie do full builda to będzie ciekawie, ale tak na razie są takie nudy. No kupiłem ten armor, muszę wykorzystać. No i powodzenia z zabiciem, więc 124 armora. Idę na tę dwójkę jakąś zasłuszować. Z tepekiem. Kurde, 15 poziom by mi dało roła, ale ciężko będzie. O, nie zdążę nawet. Jednak 14 poziom w 19 minucie, patrzcie jak odstaje od wszystkich. Olaf, który u nich był najsilniejszy, to ma 12 dopiero. No nie wiem, ja muszę zawsze flesza skomitować, jakbym chciał coś zabić, tam jest wkurza. Aj na topa, bijemy się. Bijemy się czy nie? Widzieć te kół od Morgana, bo się zażygam dosłownie. Dawaj, bijemy się. Fajnie, że ten turę tankuje. Masz ją? Ojej, ojej, oj. Gdzie jest ten Viego? Tu? To jest Rengoro. Brrr, motoruwa. Ale zagranie jest głupiutki. Ale i tak im gram słabo, bo ja w ogóle nie parkuję tego pasywa dobrze, to kiedy trzeba. To w ogóle bez Smoldera tak w miarę dobrze nam poszło. Nie parkuję pasywy i... tej zraszki nie użyłem w 100%, no po prostu klikam te spele. Na 16 poziomie ten flux tu rośnie. Czyli damage poe, nie? To jest duży spike. No i co? Frozen Hardon w zonie zrobił, a Rabadona robię wolony już. Gdzie to obrażenie mi wpłynie na ten? Mało, no ale bardziej chodzi o to, że jeszcze cokolwiek daje obrażeń, to jest fajne. Full defensywny item tak naprawdę. Nie no, to jest taki zestaw, nie powiem. Jak ktoś takie itemy widzi, to pewnie gra dekiem, mam ochotę z gry wyjść. Mam ochotę do tej Caitlyn podejść, zobaczyć, się mnie bije. Dlatego mam 3k HP, więc się nie marnuje to też tak. Dobra, idę na bota, wy tam zróbcie baronzo. Te dwójkę wezmę. No więcej mi tak właśnie złożę, ma ability, jakbym zrobił Rabadona, to mi da więcej many i to mi da więcej obrony tak naprawdę, no a z tym itemem to ciężko będziemy tak żebym zniknął w sekundę, nie? My się tam bawią, co ja tu mam pushować sobie? No tak chyba... Ja nie wiem, czemu ja nie zrandomnowałem. No za wolno to zagrę. To jest tak, że jak tepnę i na twarz? Oni są biedni, no oni są tak w plecy. Będzie mnie zerkować? Jak mnie zerkujesz, to ci tepuje na twarz za karę. No w sumie nie wiem, gdzie się pojawię, nie? Dobra, robimy to. Na lewo, prawo, w dół? Ma jeszcze W. Oj! Oj, 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 oj. O nie, nie trafiłem! Ale disrespect. A chyba jestem szybszy, czy nie? Chyba jestem szybszy, ona ma... Chyba jestem szybszy od niej w sumie. Kurde, nie zrobiłem tego kroku do tyłu. Jakbym zrobił ten krok, bo wiedziałem, że będzie erkować we mnie. Jakbym nie zatrzymał się, żeby rzucić kół, to bym zdobywał tą erkę i nie zabrakłoby mu obrażeń. Nie no, twardy jestem, ale szczerze to myślę, że twardszy będę. No to bot mnie zabija, nie? Potem skończę. Ale no, jak ktoś lubi takie klikanie ranie, to ma fajnie, no ja nie przepadam szczerze mówiąc za takim klikaniem, ale jak ktoś lubi. Problem jest taki, że ta champion jest... no troszkę przez proplay jest przeorany. On się tylko pojawia w proplayu, to nie podoba się to Riot'owi, mi się tak wydaje. Znaczy może się nie podoba, ale no tak... Nie chcą, żeby w każdej grze był, nie? On na przestrzeni ostatnich lat to sporo był w tej mecie. A nie, jak oni to planują wygrać. Jeszcze tak skalujemy dobrze. Mordziatek jakby złożył Tormaila, to mi się wydaje, żeby na tego Olafa wygrał jeszcze tak z ciekawych rzeczy. A no Popengara, że są tak martwe piki w ogóle, te itemy do asasynów są tak do reworka. Tak do dupy zrobili te itemy asasynów. Nikt nie strzelił, komuś się podobały asasyny, ten item asasyn. Tak nie żartuję, ten Hubris, ten nawet mi się wydaje, że jakbyś tak komuś to pokazał, to byś się zdziwił, że to w grze jest. Ale, co ciekawe, to jest to, co mówiłem w odcinku z Barusa wczorajszym, że może coś kółeczko zatoczy piękne i na AD-carry zaczną się pojawiać letality AD-carry. Tak jak ta Jinx teraz, to jest popularna w miarę. To gracie na niej tego Opportunity i Collector, nie? Ten Varus pod letality. No i teraz się całe kołko zamknie. I znowu wszyscy narzekać, że AD-carry jest słaby za miesiąc. No, no i nic nie mogą zrobić, to już jest takie duszenie. No bo że jakiś teamfight im wejdzie perfekcyjny, ale to... No to ja mu go zabijam, tego Rengara, jakby niego to ku trafił. A turę bym chciał zrobić bardziej. nic nie mogą zrobić. Jeszcze mam Soraczkę do tego w ogóle. Mam taki team z tyłka. Ufa, ten się leczy dużo, no, ale mnie też Soraczka leczy. Nie, no i są bez szans, są tak biedni. No, surrender. Nie chcę już tym razie. Tak go zagrałem, bo w sumie nie wiedziałem co innego zagrać, ale... Może trollpiki wrócimy? Już ten patch olać? Bo tam jeszcze, nie wiem, w sumie Kindred mogę zabrać, bo Kindred dawno nie grałem. Okej, to Kindred i Gravesa jeszcze raz tego patcha zagram, no. Potem jakieś trollpiki do patcha kolejnego.